drodzy rodacy, drodzy pielgrzymi jasnogórscy, zapraszam wszystkich do świętowania jubileuszu Chrztu Polski razem z papieżem Franciszkiem, które będzie miało miejsce tu na Jasnej Górze 28 lipca tego roku. Nieprzypadkowo będziemy świętować ten jubileusz w ramach pobytu papieża na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. To właśnie od młodych ludzi, od młodych Polaków zależy, czy ten chrzest, tą tajemnicę sakramentu chrztu będziemy dalej nieśli w świat, będziemy nią żyli, będziemy nią dzielić się z przyszłymi pokoleniami. Spełni się wielkie pragnienie błogosławionego Pawła VI, papieża, który tutaj chciał dziękować za milenium chrztu Polski w 1966 roku. Historyczna sytuacja, uwarunkowania polityczne nie pozwoliły na to. Teraz spełnia się to pragnienie błogosławionego papieża Pawła VI. My, cały naród polski, będziemy dziękować za wszczepienie nas w Chrystusa razem z namiestnikiem Chrystusowym. Zapraszam wszystkich na Jasną Górę. Bądźmy razem z papieżem Franciszkiem. Módlmy się i dziękujmy za tą wielką tajemnicę chrztu naszej ziemi.